Zapraszamy do obejrzenia programu Kuchni Wojewódzkiego. Ty powiesz. Wasze oklaski są dla mnie przekonywujące, że nie wyglądam jak kelner, bo tak się czułem trochę. Poza tym tak naprawdę to wiem, że przyszliście tutaj, żeby w okresie świątecznym sobie garderobę podreperować i wyrwać jakiś sweterek na zakończenie programu. Wszyscy o tym wiemy. Słuchajcie, gość dzisiaj wyjątkowy, bo gość świąteczny, ale świąteczny i także wyjątkowy. Moi drodzy, będę cytował. Nie lubi szpanerów i snobów, którym śmierdzi z gęby. Nie lubi chamstwa, bełkotu, cynizmu i arogancji. Nie lubi, jak mężczyzna jest oślizły i który nie lubi, jak gada bez przerwy. I ciągle jestem dumny, że zdążyła i zgodziła się przyjść do tego programu. Podobno w przyszłym roku to już będzie 30 lat na scenie. Jeżeli szukałbym artystki na polskich scenach, która najbardziej wpłynęła na moje nienasycenie życiem, to zawsze będę mówił, że to jest ona. Wokalistka zespołu Manam, Kora. Zapraszam bardzo serdecznie! Brzydko, Kora, jak najbliżej. Przecież znasz mnie nie od dziś. Ja bardzo lubię siedzieć w kącie. Ale jak szczur. No co ty, nie mów tak. No. To jesteśmy takie dwa szczurki. No, dwa szczurki. Kora, słuchaj. Okazji jest mnóstwo, przede wszystkim wasza nowa płyta. Program jest świąteczny, więc obiecuję, że będę się zachowywał zawodowo. A jajka masz? Zawsze. Naprawdę będą. Stukniemy się. Ja wiem, że jestem żenujący, Kora. Ale przecież wiesz, że cię lubię. Oj, Kubusiu, bardzo mi jest miło. Czy mogłabyś się odwdzięczyć jakimś miłym słowem w tej świątecznej atmosferze? No właśnie widzę, że jesteś bardzo miły. Mówią o tobie, że jesteś demonem. Ale to w innych sytuacjach. Ale jakim demonem? Seksu? Moja najlepsza koleżanka, Kora Jackowska! Mój najlepszy kumpel! Te twoje przenikliwe spojrzenie. Ty wiesz o mnie wszystko, bo ty mnie znasz. Bo ty na mój temat słyszałaś. Ach. To się słyszy, to się słyszy. Kora, no nasz program ma tylko 45 minut, a chciałbym z tobą porozmawiać. Słuchaj, mów nie... dużo ty, a ja będę mówić tak albo nie, bo jestem bardzo zmęczona. Naprawdę? Tak. Czy wyglądam jak dobry motherfucker? Motherfucker? Yes. Chciałbyś być motherfucker? Jest, o Jezu, mama będzie to oglądała. Nie jest, no, to nie jest dobrze. Nie, nie, dobrze, dobrze. To nie jest politycznie poprawne. Tak jest. Powiedz mi, Kora, czy ty nie masz takich obaw, że dzisiaj we współczesnej Polsce, która nam troszeczkę ewoluuje w stronę i banału, i wulgaryzmu, i dosłowności, i prymitywizmu, i nieszukania drugiego dna, że dzisiaj trzeba być takim artystą totalnym, takim artystą sprzedającym całą swoją intymność, wstyd, całe swoje życie, przesuwać te granice. Bez owijania w bawełnę. Mówię tutaj trochę o inwazji osobowości w stylu Michała Wiśniewskiego. Musiałem ci zadać to pytanie, bo jestem strasznie ciekaw twojego zdania. Tylko jak mi powiesz teraz tak albo nie, to wychodzę. No ja w tym nie uczestniczę, wiesz, ja mam swój świat, mój intymny, mały świat. Zawsze go zresztą miałam, więc nie jest to dla mnie problemem. Dzisiaj po prostu widzę, oceniam, ale bardzo intymnie, w gruncie rzeczy. Czasami oczywiście, jeżeli proszą mnie o zdanie, no to w końcu muszę powiedzieć, bo nie mogę mówić na coś, co mi się nie podoba, że mi się podoba, ponieważ wystawiałabym sobie sama złą ocenę. Ale tak naprawdę unikam konfrontacji, oceniania. Uważam, że świat jest taki, jaki jest. No, ale przecież ty zawsze byłaś... I uważam, jeżeli mogę skończyć, to uważam, że swoje trzeba robić po prostu. Swoje trzeba robić. Ale ty zawsze byłaś osobą... Ja mówiąc na początku, że od ciebie uczyłem się nienasycenia, to
od pierwszych wywiadów uczyłem się na twojej podstawie nonkonformizmu, nieulegania owczemu pędowi, szukania własnego... Nie ulegam, to nie ulegam, jak widać nie ulegam, aczkolwiek jestem w twoim programie. Zaskoczenia. A to nie powiedzieli ci, że do mnie idziesz? W ogóle nie powiedzieli mi, że gdziekolwiek... Że to będzie gotowanie na ekranie, Maciej Kuroń? Ach, Maciej. Makłowicz? Ja gotuję świetnie, ale nie gotowałabym na ekranie. Ja też nie. Nie. To... Czego byśmy nie robili na ekranie? No wiesz... Nie byśmy nie gotowali. Gotowanie też nie proszono, bo dobrze gotuję, ale też nie gotowałabym na ekranie. No dobrze, ale na przykład czy odpowiada ci taka sytuacja, gdzie przesuwa się na granicę intymności? Nie wiem, postawiłabyś kamery w swoim domu, pokazałabyś swoją prywatność, swoje życie, swoją intymność, jacuzzi? To znaczy, mam takiego przyjaciela, który obserwuje moje życie prywatne i kiedyś się powiedział tak, Boże, w waszym domu powinny być te kamery. O. I nawet brałam to pod uwagę, ale zrezygnowałam. Kto by chciał zobaczyć kamerę w domu Kory? Ręka do góry, no szczerze, nie? Nie bójcie się. Jest ochrona na sali. Nie no. Od strony wizualnej i werbalnej. Powiedział werbalnej. Powinny być kamery. A co się dzieje werbalnie? Mówisz tak, Kamilu, kom! Kom? Po niemiecku. No mogłabym tak mówić, kom. To on powinien mówić kom, bo jak on mówi kom, to jest to bardziej sexy. Lubisz, jak mężczyzna mówi po niemiecku? Tak, on mówi. Naprawdę? Lubię. Mówi tak, Kora Donnerwetter. Tego odmienia. Jak mężczyzna z nienacka mówi w jakimś innym języku, to odmienia, a po niemiecku szczególnie. Mogę napić się wody? Bardzo proszę, ja cię chętnie obsłużę, dziś wyglądam jak kelner dzisiaj. Proszę, czyste szklaneczki. Woda gazowana, sam gazowałem. Bardzo proszę, świąteczna. Wiesz co, poczekaj, stukniemy się, wiesz, bo ja po prostu nie pamiętam, kiedy my się ostatnio... Czy ty wiesz, że my się ostatnio spotkaliśmy przy okazji łóżka twojego? Tak. No, a pamiętasz płytę łóżko, to bardzo dawno było. No pamiętam, troszkę pamiętam. No to... Za wszystko, co przed nami jeszcze. Dobrze, no to świątecznie. Będziemy się polewać? Nie polewajmy się za wcześnie. Twoje zdrowie. Kto ma, ten pije, a reszta patrzy i bakaca. No ale zobacz, jest taka tendencja, na przykład The Osbournes, prawda, które biją... Myślałam o nim, lubię go, bo to jest straszny freak. Ale to jest narkoman, alkoholik, degenerat, autentyczny po prostu, on już nie może inaczej. Ale to super jest, ludzie chcą oglądać. No i dlatego właśnie to jest takie autentyczne, naturalne, wiarygodne, on robi po prostu rzeczy, które ścinają z nóg. To mi się nawet podoba, chociaż nigdy tego nie oglądałam. Dobra. No co? Ja też nie oglądałem. Ty lubisz mężczyzn wyrazistych, z pasją, z charakterem, z klasą. Inteligentnych. Bystrych. Bystrych, niebezczelnych. Bystrych. Bystrych. Bystrych, widzicie? Bystrych. Czy ty widzisz na przykład w Polsce polityków, którzy są fajnymi facetami z prawdziwego zdarzenia? Bystrzy, niebezczelni. Widzę. No. Bardzo lubię Balcerowicza. Ale on musi odejść. Bo tak mu każe Leper. Bardzo lubię pana Borowskiego. Teraz tego rozłamowca? No właśnie, wiesz co, no lubię. Ale oni mówią, my jesteśmy czerwoni, my jesteśmy mniej czerwoni, my jesteśmy bardziej beżowi czerwoni, my jesteśmy taki, w lila róż wpadamy, no Kora, no przecież... Ale wiesz, dlaczego tak jest? Nie wiem. Bo faceci tacy są. Że niby my. Beznadziejni troszkę, no. Bardzo łatwo ich skorumpować. My jesteśmy beznadziejni troszkę? To znaczy, bardzo łatwo skorumpować jest mężczyznę, o wiele trudniej skorumpować jest kobietę. I to jest prawda. Dlatego... Dobra, to zróbmy taki test, ale poczekaj, ja ci przerwę. Chcesz skorumpować? Która dziewczyna uważa, że faceci są beznadziejni, może być brawo, ale nie powiedziałam beznadziejni, tylko że łatwo jest ich skorumpować. Kto uważa, że faceci lubią się bawić i faceci wbrew pozorom lubią gadać. Słyszałeś faceta? Masz tu gdzieś faceta, który gada bez sensu? No skąd, że broń Boże? Ale wiesz co, Kuba? Tak. Mówią o tobie różne rzeczy, a ja po raz pierwszy widziałam cię dzisiaj w telewizji. Przed chwilą na górze. Podobałem ci się w telewizji? Tak, podobałeś mi się i zawsze jak mówią o tobie, ach ten Kuba, ktoś tu u ciebie był. No. I mówią tak, o Boże, ktoś tu u ciebie był, no jak mógł dać tak ciała, żeby u ciebie być. A my się znamy, bo my się znamy już wiele, wiele lat i ja pewne rzeczy rozumiem. Ja w ogóle nie lubię takich ludzi, którzy są tacy bardzo określeni. Uważam, że wiele rzeczy dzieje się, bo taka jest nasza praca. Wiele rzeczy dzieje się, bo tak zarabiamy, a nie inaczej. Tak się boję tej puenty, do której zmierzasz, że po prostu... I zmierzam do takiej puenty, że wydaje mi się, że taki jesteś, jakiego masz przeciwnika. Czyli dzisiaj jestem na wysokim poziomie. Brawo, Kora! Nie powiedziałam, że jesteś na wysokim poziomie.
i że ja jestem na wysokim poziomie, ale wydaje mi się, że przez to, że ja cię jednakowoż lubię, to jesteś miłą osobą. Słodką, miłą, uroczą, czarującą. Widzicie? Kochaną. Boże, uczyniłaś mnie osobą wierzącą, naprawdę. Prawda? Tak, wpadłem w dewocję, będę cię wielbił. Kora, dobra. Nie mam ze sobą moich też ulubionych przeze mnie gadżecików, ale jak się spotkamy prywatnie, to ci coś możesz mi wypejczować, jak będziesz chciała, naprawdę. Możesz sobie zrobić małą prywatną pasję ze mną, chociaż dzisiaj Wielkanoc, to lepiej nie żartujmy na ten temat. Ale ja jestem typem masochistki bardziej niż sadystki. Czyli, że ja to byś musiał ty mnie pejczować. Naprawdę? No chyba tak. Ze względu na szacunek nie odmówiłbym ci. Naprawdę. Już nie śpiewam z zespołem Kombi, już odcięłam tę starą narość z własnego łona, no kurde. Kora, ja sobie wynotowałem, bo posłuchałem waszej płyty ostatniej. Ale tak, bardzo uważnie, wyobraź sobie, bo jednak jestem ten dziennikarz, który zanim powie coś o płycie, to jednak słucha ciągle, jestem starodawny. No bardzo się cieszę. Naprawdę, odfoliowałem ją, nie była zafoliowana, bo to było takie demo. Ja sobie tam wynotowałem trochę tekstów waszych, no widzisz, ktoś mi jest, a mam tu. No ja nie wiem, powiedz mi, Kora, słowo poezja w przypadku muzyki rockowej, czy to nie jest nadużycie? Jak to jest, bo... A kto to mówi? No są artyści, którzy mówią. Ja nawet nie wiem, czy tobie się czasami nie zdarza. Odpowiadam. Co innego jest poezja, co innego jest duch poetycki. Czyli u ciebie jest? Myślę, że jest duch poetycki. Niewątpliwie. No dobrze. Nie uważasz tak? Koro, po tym, co mi powiedziałaś, to ja uważam wszystko, co ty powiesz. Mnie się bardzo ciężko pisze. Ja jestem osobą, która ma niechęć do pisania, do pióra. Ja jestem czytelniczką, ubóstwiam tych, którzy piszą dobrze, czy piszą dobrze, czy źle. Jak mam możliwość wyboru, to czytam dobre rzeczy. Jak nie mam możliwości, to czytam źle, bo jestem nałogowym czytelnikiem. O sobie nie mówię per pisarka, poetka i tak dalej, i tak dalej. Niemniej tą płytę, którą napisałam, napisałam na pewno na takim diapazonie, który już jest czymś poza realnością. Był to bardzo piękny czas, niesamowity i jak się skończył, wpadłam w depresję. Czyli było to coś takiego, co się objawia rzadko. Co ten diapazon? Bo ja mam takie wykształcenie... Poziom, pewien poziom, wyższy lub niższy. To tak, no diapazon oczywiście. Psychiczny. No dobrze. No nie tak, jak ty siedzisz niżej czy wyżej. Nie, chodzi o pewien diapozon. Poziom. Tak, a to chodzi o diapozon. Pa, 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 ptaszek złotą klatkę ma. No, a tak też może być. A to jest jaki diapozon? Bo to twoje. Moje. No fajne, no ale no, poezja? No wiesz co, no płyta to nie jest coś takiego, no, to jest akurat taka kontra do tekstu, który jest dosyć, że tak powiem, krytyczny. A ponieważ ja jestem osobą, która nie lubi być do końca poważna, więc do tego bardzo poważnego tekstu dodałam po prostu puentę. Czyli to jest żartobliwie ironicznie. Totalnie niepoważną. Aczkolwiek, no można tak, wiesz, ludzie w mojej kondycji, ludzie, którzy żyją tak jak ja, w pewnym momencie mają taką konstatację, że jest się w tej złotej klatce. Jest to powszechnie używane, oczywiście, używana fraza, bo powiedzenie, że coś jest w złotej klatce, ktoś jest w złotej klatce, że ptaszek jest w złotej klatce, jest w naszej mowie. To jest potoczna mowa. To jest mowa potoczna, która została po prostu dołączona jako puenta do piosenki. Wyjęłam to z potocznej mowy. I to się bardzo często w moich tekstach zdarza. Więc jeżeli chcesz oceniać moje teksty od początku do końca jako dzieło poetyckie, to jesteś w błędzie. Przyczepiłeś się do tego. Nie, ja po prostu się zastanawiam, bo ja pamiętam... Niemniej sytuacja jest taka. Jesteś w złotej klatce, czy nie? Masz takie poczucie, czy nie? Ale ty jesteś gaduła po prostu. Jesteś, czy nie jesteś? Jestem. Masz tak... Mam. A no właśnie. Mam. Męczy cię to? Nie męczy. A mnie męczy czasami bardzo. Męczy mnie. Ale ja mam kluczyk swój. Męczy mnie posiadanie. Masz kluczyk? Mam kluczyk do klatki. Do swojej złotej klatki mam kluczyk. Ty jesteś głuptasem czasami. I na pilota go otwiera. To nie o to chodzi. No ja nie jestem czasami głuptasem, ja po prostu próbuję znaleźć jakąś receptę. Ja bardzo nie lubię kluczy. Ja wiem, nie jestem typem dlatego. Klucznicy, nie lubię kluczy, nie lubię zamykać, nie lubię otwierać, nienawidzę niczego, co jest otwierane i zamykane. Ja jestem człowiekiem wolnym i chciałabym tak żyć. Niemniej rzeczywistość jest taka, jaka jest.
i jest czasami męcząca. To tak człowiek. Kora, ale ty mówisz, że ty nie... Słuchaj, wszyscy mówili, ja mówię, Kora będzie u mnie. U, bracie, to u, to się zepnij. U, bracie, u, to serio artystka. U, jak ona ci coś powie... Serio artystka? No tak, słuchaj, jak ty coś jej powiesz, to ona wyjdzie. Słuchaj, bo to jest dama, bo to jest gwiazda, bo ona ma kaprysy, bo ona przyjdzie, usiądzie i powie... Nie wyszłabym nigdy. Naprawdę byś nie wyszła nigdy? Nie. To mogę to przeczytać, co znalazłem? Co? Słucham. Agnieszka Chylińska. Mocna płyta mocnej kobiety. Ja dostałem tę płytę niedawno. Sięgam, Kora, do literatury i słuchaj, nie wiem, czy płakać, czy się śmiać, czy się zapisać do samoobrony. Słuchaj, mogę ci zacytować wulgarne słowa, żebyś po prostu... Chciałbym, żebyś się odniosła, bo to prawie czego... No, przepraszam, to jest świąteczny program, no to będziemy ciąć, dobra? Proszę państwa, będą piki, a tam, gdzie są piki, są, jest mięcho po prostu. Wypierdalaj stąd, dlatego wypierdalaj stąd. Czemu boisz się? Czemu mówisz nie? Czemu myślisz, ona zdzira, kurwa, rura, szmata? Przecież jeszcze wcale nie znamy się. Przecież jeszcze nie zostałeś zajebany. Tak już w życiu jest. No i co? No i pstroch, sto. Non stop tak. Kora, słowo honoru. Ja jestem facetem może bliższy pokoleniu zespołu Kombi, ale słucham młodzieżowej muzyki. Takiego ścieku, bezradności, nie wiem, uwiarygadniania się, bez jałowości nie spotkałem dawno. O co chodzi? Jako kobieta mi powiedz, no jesteś artystką, piszesz teksty. Czy to jest metoda na to, żeby zwrócić na siebie uwagę? Już nie śpiewam z zespołem Kombi, już odcięłam tę starą narość z własnego łona. No kurde, kończę. Ja uważam, że taki język, ja takiego języka też używam, ale to jest język intymny. Ja jestem kobietą bardzo intymną. I owszem, zdarzyło mi się parę razy użyć w tekście, nie swoim zresztą, zaśpiewać. To tekst Piotra Marka, wybitnej osobowości. Osoby nieżyjącej, który jakby swoim życiem zaświadczył. No, świat ciążył mu, życie ciążyło mu bardzo, powiesił się. Myśmy nagrali taką płytę Bella Pupa i na tej płycie, cudnej zresztą uważam, bardzo, bardzo, bardzo niezwykłej. Myślę, że bardzo, bardzo niedocenionej, bo pamiętam. Tak, no bo tak. To było w takim, to właśnie ta transformacja, ona, że tak powiem, zagubiła pewne rzeczy wtedy. I na tej płycie dwie piosenki zaśpiewał Maleńczuk, między innymi właśnie w Krainie Ciemności, gdzie padają te słowa, rozpierdolę wszystko w koło, potem sam powieszę się. I on się zresztą powiesił. I ja to śpiewam, ja włączyłam tą piosenkę przepięknie zresztą zaśpiewaną przez Maleńczuka na tej płycie. Są dwie piosenki, to jest moja płyta, na której Maleńczuk po raz pierwszy wtedy wszedł do studia i zaśpiewał cudownie dwie piosenki. I ja jedną z nich, właśnie tą, włączyłam do swojego niesłychanego zresztą repertuaru piosenek, które śpiewam z zespołem Kora Ola Ola, piosenki minionego stulecia, gdzie śpiewam Foga, gdzie śpiewam to, tamto. I kończę, to jest taka koda płyty, kończę właśnie tą Krainą Ciemności. I jakby chcę pokazać ludziom, jak to jest, z czego właściwie się człowiek buduje, z czego właściwie... Czym my jesteśmy? Jesteśmy tym i tym. Nie znoszę wulgarnego języka w publicznych miejscach. Dlaczego? Dlatego, że on jest nadużywany. Właściwie w tej chwili, jak się idzie ulicą, w tramwajach gdzieś, to jest po prostu bardzo, bardzo niegrzeczne. Jest to dla mnie szczyt chamstwa. I nie ma potrzeby, żeby wyrażać siebie takim językiem. Ale nie, może jest zapotrzebowanie, co? Myślisz, że młodzież oczekuje takich bodźców? Jeżeli jest zapotrzebowanie na tego typu sztukę, którą krytykujesz ty od samego początku i chcesz, żebym ja się odniosła, powiedzmy sobie, do sztuki, która jest na niskim poziomie. Nie powinnam oceniać, zabrania mi tego yoga. Ja jestem joginką, yoga jakby zabrania mi oceniać ani dobrze, ani źle. Ale odnieść się do pewnych zjawisk, które uważam, że są wulgarne i które są agresywne, opresyjne, mogę. Dlatego, że wszystko to, co sprawia, że nasz naród jest znerwicowany, agresywny, chamski, niegrzeczny, niepomagający sobie, oceniający na wyrost, leniwy, brudny, etc., etc., etc. I w porównaniu ze światem zachodnim coraz niżej, co uważam oczywiście, że rządy komuny to zrobiły, bo był moment, kiedy szliśmy do góry jak rakieta. Po przejęciu rządów przez komunistów Polska zaczęła się ściemniać. Czyli moja piosenka Ściemnia się byłaby w tej chwili na miejscu. I jak jeździłam na zachód, to cały czas widziałam, że ta przepaść, która była do 89 roku ogromna, że ona się zmniejsza. Teraz jeżdżę, ona z powrotem jest olbrzymia.
Ona z powrotem jest olbrzymia i to jest smutne, bo jest wielki potencjał w naszym kraju, to jest piękny kraj, są wspaniali ludzie i jesteśmy po prostu krajem źle rządzonym. I jeżeli będziemy godzić się na takie zjawiska w kraju, który się transformuje, który właściwie nie ma jeszcze formy, jeżeli będziemy się godzić na takie zjawiska, które mają miejsce w świecie zachodnim, ale to jest po prostu rodzynek w cieście. To jest rodzynek w cieście. Nie możemy się fokusować na takie zjawiska i dawać im po prostu przyzwolenie. To jest chamstwo. Nie wolno się na to godzić. Mamy piękny polski język, zdegradowany i powinniśmy o ten język dbać. Nasz piękny język, który pozwala nam się pięknie porozumiewać. Czy ty nie masz ambicji politycznych? Ja bym na ciebie głosował. Słowo honoru. Głosowalibyście na Koreę? Po takiej deklaracji wielkie brawa, naprawdę. Nie przesadzajcie. Dziękuję ci za tą recenzję, bo nie chodziło mi o... Ja chciałem tylko, żeby słowa Agnieszki Chylińskiej były pretekstem do tego, co jest pewną tendencją. Ściemnia się, myślę, że to jest najpiękniejsze. My tego nie lubimy, my w zespole tego nie lubimy, w moim zespole się w ogóle nie używa słów. No nie może na próbie nie klniecie. Nie wyobraź sobie, że ty, że zespół... Nie używa się słów. Gdzieś ci ginie mikrofon, to nie mówisz, kurde, gdzie jest mój mikrofon? Przepraszam, kurde? No może, w intymnym, małym mówisz gronie. Tak, kurka, mikrofon ktoś mi zajął. Nie. Przepraszam, szukaj piesku, a on tyk. Nie, ale... Rzecz też polega na tym, że trzeba tak się ustawić w życiu, żeby właśnie nie nadużywać słów. Ja mam świetną ekipę techniczną, mam świetnie zorganizowaną całą ekipę. Naprawdę lubimy się, kochamy się, szanujemy się i nie musimy używać słów. A czy to nie jest tak, że ty ich po prostu trzymasz i szantażujesz, i paraliżujesz, ze silną kobietą, łapiesz ich i mówisz, no i co chłopaki? Ja nie, mam profesjonalnych menadżerów i mam bardzo, bardzo profesjonalnych pracowników. Profesjonalnych muzyków, profesjonalnych pracowników, wszyscy są kulturalni. Czyści, wspaniali koledzy, z którymi możemy wszędzie pójść. Nie pasowałbym do waszej ekipy. Dlaczego nie pasowałbyś? Pasowałbyś, Kuba. Pojedź z nami kiedyś. W trasę? Było parę dziennikarzy, którzy jeździli bardzo sobie... Dzisiaj są na odwykach. Dobrze, to będzie znowu pytanie trudne. Ale właściwie każdy artysta, każda osoba publiczna gdzieś może stanąć w obliczu takiego pytania albo takiego zjawiska. Ja też, oni, operatorzy. No ci może najmniej ludzie. Śmieszność. Czy nie boisz się? Ja kiedyś się starłem bardzo z Grzegorzem Markowskim, z Perfektu. Rozmawiając właśnie o śmieszności, o tym, co jest już śmieszne, a co jest serio, co jest patetyczne, a jednocześnie niestrawne. Czy ty na przykład zastanawiasz się nad tym, czy będzie taki moment, kiedy ktoś powie, nie, oni są śmieszni? Przepraszam, to jest trudne pytanie, ale to jest takie pytanie, które dobrze sobie zadać, dobrze sobie uświadomić. W ogóle się czymś takim... Nie miałam nawet takiej myśli nigdy. Może dlatego, że to, co my robimy w naszym zespole, jest bardzo ciężką pracą. Jak się ciężko pracuje, to człowiek w ogóle nie myśli o czymś takim, czy jest śmieszny, czy nie. Po to, żeby zagrać koncert, tak jak myśmy w tej chwili wrócili, ja jestem zmęczona bardzo, więc tu akurat musiałam być, bo... Bo bardzo cię o to prosiłem. Prosiłeś mnie i menadżer mi to wyznaczył. Ja jestem bardzo subordynowaną osobą. Miałam dzisiaj bardzo dużo pracy. Wróciłam w nocy z Londynu, graliśmy koncert. Koncert trwał ponad 2 godziny. Ciężka, piekielnie ciężka praca. Teraz mamy nowy zespół, w związku z tym my się docieramy, to tak jak w nowej maszynie. I to jest tak piekielnie ciężka praca, że jeżeli ktoś jeszcze by oceniał mnie i jeszcze miałby w głowie, to tak dziennikarz, taki Kockakiewicz jak ty i tacy tobie podobni, to mogą sobie ewentualnie powiedzieć coś takie, no może śmieszne. Nie zdarzyło mi się zagrać koncertu, żeby nie było takiego odbioru, który za każdym razem mnie zaskakuje, ponieważ jak się wychodzi na scenę, to człowiek jako żyjąca istota, zawodna, bo to nie jest maszyna na guzik, maszyna jest zawodna, jak ja za każdym razem wychodzę, zagrałam tysiące koncertów, to są rekordowe liczby w skali świata, nie tylko naszego kraju, a za każdym razem jak wychodzę i bardziej dzisiaj niż kiedyś, boję się. Boję się, że zapomnę, boję się, że coś się stanie, że nagle ja, te wszystkie lejce, które są, ten cały zespół, że to mi gdzieś umknie, odlecę, bo to jest tak piekielnie ciężka praca. A nie boisz się, że ludzie wszystko... będą, o manam, wychodzimy, idziemy na techno, idziemy na molestę, na hip-hop. To znaczy, wiesz, to ponieważ to się jeszcze do tej pory nigdy nie zdarzyło, a wprost przeciwnie, to ja sobie takich pytań przyszłościowych nie zadaję, okay. Ponieważ to jak się zdarzy, to wtedy jak się potkniesz, jak wpadniesz, jak się topisz, tak jak ja się topiłam, to wtedy możesz sobie takie pytanie zadać. Nie zadałam sobie takiego pytania, bo nie było potrzeby. Nie sięgam w przyszłość aż tak daleko. Życie moje teraźniejsze jest tak skondensowane i intensywne, że nie muszę tak myśleć.
To są takie dywagacje dziennikarskie i proszę bardzo, to jest twoje prawo. Okej. Okay. Mówiłaś, że macie nowy zespół. Zespół rzeczywiście... Przepraszam, mogę użyć tego słowa? Proszę, odmłodzony, mogę powiedzieć? No nie było naszą intencją, żeby był odmłodzony, ale intencja była inna, aczkolwiek jest odmłodzony bardzo. Jest odmłodzony bardzo, ale to nie było naszą intencją, ponieważ taka akurat... Taka wiagra w zespole młodzieżowa się pojawiła. Ponieważ akurat wiagra młodzieżowa? No. Taka metafora poetycka. Na niebiesko. Dobrze, to mniejsza o to. Docieracie się. Docieramy się. Efektem tego jest płyta, o której za chwilę porozmawiamy też z Markiem, którego poprosimy, ale wcześniej chciałbym... Chcecie, żeby zagrali? Żeby Manam zagrał? Chcemy! Chora, bardzo cię proszę. Zespół Manam. Zapraszamy. Bardzo prosimy, zespół Manam jeszcze raz, zespół Manam. Bardzo proszę, bardzo proszę. To było tak, spóźniona biegłam na spotkanie, a ty wyrosłeś jak spod ziemi, po prostu wpadłeś na mnie. Pierwsza dotknęłam twojej ręki, czy to głód serca, czy ciała. Serce, ciało, dusza, wszystko razem, a reszta sama się stała. Do kogo biegłam, nie? Gdyby zapytał mnie ktoś wtedy, jak masz na imię, nie wiedziałam. Jaki jest kolor twoich oczu, nie, tego też wtedy nie znałam. Pierwsza dotknęłam twojej ręki, czy to głód serca, czy ciała. Serce, ciało, dusza, wszystko razem, a reszta sama się stała. Do kogo biegłam, nie pamiętam, a ty do kogo, nie chcę wiedzieć. Znam twoje imię, kolor oczu, znam twoje ciało i mam ciebie. Do kogo biegłam, nie pamiętam, a ty do kogo, nie chcę wiedzieć. Znam twoje imię, kolor oczu, znam twoje ciało i mam ciebie. Było tak, spóźniona biegłam na spotkanie, a ty wyrosłeś jak spod ziemi, po prostu wpadłeś na mnie. Do kogo biegłam, nie pamiętam, a ty do kogo, nie chcę wiedzieć. Znam twoje imię, kolor oczu, znam twoje ciało i mam ciebie. Do kogo biegłam, nie pamiętam, mam ciebie.
zapraszamy. Marek, pora zapraszamy. Dzieciaki na górę. Dzieciaki na górę, dzięki. Dzięki. Uważaj na próg. Może na próg, Marku. Żebyś się nie obalił. Kora, bardzo proszę bliżej mnie. Marek dalej. Z facetami nie będę się przytulał, czołem. Witam serdecznie, Marku, bardzo proszę. Woda? Tak, ja bardzo proszę. Marek Jastrzowski, nie wiem, czy pamiętacie, na pewno pamiętacie. Woda? Troszkę, poproszę. Warszawska woda, super chlor jest, naprawdę. Super gaz. Super gaz, chlorowana. Można znaleźć niej pół tablicy Mendelejewa. Dobrze kręci. Dobrze kręci. Przypomnę, że dzisiaj w świątecznym programie zespół Manam, Marek i Kora. Kora, przepraszam, i Marek. Dołączył do nas Marek. Kora już była wcześniej. Kora po lewej, Marek po prawej. Marku, są ludzie, którzy pamiętają wasze rebelianckie czasy, wasze pierwsze płyty, energetyczne koncerty, szaleństwo. Ktoś może słuchać takiej piosenki i powiedzieć, zeszli na pozycję mieszczańskiego rock'n'rolla, są przewidywalni, no, ballady, piosenki. Akurat tej piosenki nikt nie przewidział, wydaje mi się, tej, którą graliśmy przed chwilą, a nie ma szansy żadnej, żeby zespół jakikolwiek działający w tej chwili w Polsce odniósł taki sukces, może poza ich troje, żeby odniósł taki sukces i żeby była taka histeria, którą dzisiaj próbują odgrzewać, na przykład próbuje odgrzewać zespół Outkast. Ludzie zapomnieli, że było coś takiego jak Big Beat, że w piosence jest ważne to, żeby dziewczyny rzeczywiście wpadały w histerię. Trudno, żeby dziewczyny wpadały w histerię akurat przeze mnie, czy z mojego powodu. Nie, ale może jest jakaś dziewczyna, która wpadła w histerię, jak Marek grał. Proszę bardzo, proszę. Niech podniesie rękę, chociaż jedna, no podnieś rękę, no. To znaczy spoko passo to jest jak gdyby ten taki, bo może być średnio passo jeszcze, jest spoko passo. Kora, czy wiesz, o czym on mówi? Zobacz, Kora, Marek już nie wzbudza histerii. Natomiast jak Czesław Niemen pojawił się w mieście Łodzi, big beatowo ubrany ze swoim zespołem w koszulki, w kwiatki, w kożuszkach, fryzurki, buciki, wiesz, kroczki, dziewczyny dostawały kompletnej histerii, jak przyjeżdżał zespół Omega. Dzisiaj, do dzisiaj zespół Kult, czy też Kazi grają piosenki zespołu Omega. Bo tak było, bo to była histeria. Ci ludzie, którzy siedzieli w ostatnich rzędach w hali ludowej we Wrocławiu, byli przekonani, że ten w pelerynce, ten ich wokalista śpiewa o tej dziewczynie, że to śpiewa do nich właściwie, że to jest... No to czego dzisiaj tego brakuje? Się gdzieś zgubiło. No to czego się gdzieś pogubiło. No to gdzie to jest? No utonęło w bluzgach, krótko mówiąc. To co mówiliśmy, ściemniło się po prostu za bardzo. Nie ściemniło się, może się bardziej jakoś zgłupiało, bo to jakby nie na tym rzecz polega. Słuchaj, zgubiało, dobre słowo. Bob Marley, który był... Trudno znaleźć lepszego faceta, bardziej mocnego niż był, niż facet taki, jakim był Bob Marley, który żył po prostu pod lufami karabinów maszynowych cały czas. On jak śpiewa o tym, że przegonimy te łyse pały z miasta, to śpiewał "We gonna chase those crazy balls" spokojnym głosem, bardzo spokojnie, nie używając żadnego bluzgu. Zauważ, że... To jakbyś zaśpiewał taką piosenkę, to by się Oleksy mógł pogniewać. Zauważ, że zespół Red Hot Chili Peppers... Nie śpiewa "Anybody seen my baby", nawet tak, bo tam nie ma bluzgu, prawda, ale nawet ten format nie interesuje. Są to goście twardziele, to są goście, którzy przeszli wszystko w swoim życiu, wszystko, naprawdę. No, "Anybody seen my baby" to Rolling Stones chyba. No tak, no kogo obchodzi, gdzie jest "Anybody seen my baby", gdzie jest moja baby, prawda. Niech ją pilnuje raczej, jeżeli... No teraz rozkoczy pierwszy. Widać, że Marek wie, co mówi. Piszą, Marek wspaniałą, piszą wspaniałe teksty, ani jednego bluzgu nie ma. Goście, którzy by mogli bluzgać po prostu non-stop. Czyli co, rozumiem, że ta ekspresja słowa, ta wulgarna dosłowność słowa w polskich realiach muzycznych, to co? To jest bezradność. Słuchaj, jeżeli masz... Znaczy, mnie się wydaje, że ja jestem bardzo adekwatna w tym, co piszę, jeżeli nie używam wulgaryzmów. Nie wiem, czy Państwo to zauważają, no ale wszystko, co chcę wyrazić, czy to będzie "Oddech szczura", czy to będą inne piosenki, jeżeli chcę się czemuś przeciwstawić, nie muszę używać bluzgów. Mamy bardzo, bardzo bogaty, piękny język. Ale potrafiłabyś na przykład jakiegoś bluzga, nie wiem, "kocham cię, kochanie moje", pasowałoby tam jakieś brzydkie słowo? Nie. "Kocham cię, kochanie moje, w dupę, nie. Naprawdę kocham cię, kochanie moje", no przecież nie. To jest straszne, no. Czy to byłoby po prostu... Nie, po prostu sobie tego nie wyobrażam, dlatego że przede wszystkim mój język, którym ja się zwracam, mój język miłosny, mój język intymny, język, którym ja rozmawiam, jest po prostu język, staram się, żeby to był język po prostu piękny, no szukam słów, szukam, one często gdzieś są zawieszone, stwarzam w ogóle słowa po to, żeby jeszcze ten język, ponieważ uważam, że język, my się komunikujemy językiem i on musi być piękny, nie można go tak redukować i nie można po prostu robić z języka coś takiego, ale to wy jest za dużo straszne. Mówicie, to są jakieś, to już jest takie filozofowanie. Ale a propos filozofowanie. Nie, to nie jest piękny język, ale poczekaj. Przed rock'n'rollowy znam zepsuł. Ja czytam dużo poezji, mi to odpowiada. Co chciałeś, Marku, powiedzieć? Jeżeli oglądasz MTV godzinami... Nie oglądam MTV. Czy Vivę, no cokolwiek, oglądasz godzinami, tak jak to robią, oczywiście mówię o tobie. Młodzi ludzie jak to robią? Tak. To oglądam. To w tym momencie, wiesz,
Można zacząć nawet pisać prace doktorskie na temat, kto lepiej bluzga. To prawda. Natomiast jeżeli przyjdzie górnik z kopalni miedzi w Lubinie na przykład, gość, który pracuje 400 metrów na taką dziurę, wiesz jak wygląda praca takich ludzi? 400 metrów na czarną dziurą, no, gdzie właściwie bez flaszki nie wejdziesz tam, bo się nie da, bo po prostu byś wpadł. Rozumiem. I jeżeli przyjdzie do domu i zobaczy takich miotających się klientów, rozumiesz, którzy mu coś tam nawijają, no to wiesz, to jest jedno słowo. I tym słowem jest określenie cieniaz. Rozumiesz, to nie ma co filozofować, to są jak gdyby no, czyli tak co, proste sprawy. Myślisz, że taki górnik przychodzi, widzi tych polskich hip-hopowców, zamiotają, mówią, cieniacy. Po prostu no, śmiech na sali, wiesz, śmiech na sali. No, ci prawdziwi hip-hopowcy to właśnie wiszą tam 400 metrów, wiesz, nad taką czarną dziurą. To są klienci, to są goście. To są goście, z którymi ja mogę porozmawiać. Kiedy Kora mówiła o poszukiwaniu piękna, ja się tak zastanawiam, bo ta wasza płyta, ta najnowsza wasza płyta, pojawiła się w kontekście, przepraszam, bo o tym też trzeba pamiętać, niezbyt wielkich sukcesów komercyjnych poprzednich płyt Manamo, prawda? Hotel Nirvana, Klucz, dobrze pamiętam? Tak. To nie były duże sukcesy. Trzeba przyznać, że to były nikczemnie słabe sukcesy. Tak jest. I teraz jest tak, że ja na tej płycie znajduję bardzo intensywny powrót do źródeł, czyli do starego Manamo. Takiego, powiedziałbym, pierwszego Manamo, może takiego jak ja pamiętam. Czy to jest celowy zabieg, żeby się przypomnieć? Celowy zabieg, żeby się troszeczkę, żeby pokazać trochę zęby? Błędem nawet moim, wiesz, staram się błędów nie robić. Mhm. Staram się bardzo precyzyjnie przygotować cały materiał przed każdą płytą. Natomiast błędy są nie do uniknięcia. Pracujesz z grupą ludzi, pracujesz, wydaje się, może dobrze będzie ściągnąć kogoś z Londynu, kogoś z St. Louis, Missouri. W Polsce kogoś z Londynu? No, po co? No ale właśnie. Bo pracowaliśmy całe lata z takimi ludźmi. Nocny Patrol, która kultowa płyta, to jest robiona, wszystkie właśnie płyty graliśmy właśnie. On z nami współpracował, z nami tłukł szkło, które słychać właśnie w Nocnym Patrolu, w Teatrze Stół. On słyszał te kroki ZOMO, bo szedł z nami, to wszystko widział, słyszał. Dzisiaj jest innym facetem i był błąd, że być może poszliśmy w stronę taką, no Kora. Kora się mocno trzyma, wiesz. Ale nie zjadacie, Marek, własnych korzeni trochę? Nie podgryzacie? Nie jest to taka antologia z wszystkiego panie, tego? To nie na tym, Kuba, słuchaj, polega, tylko mogę jeszcze coś powiedzieć? Proszę. Chodzi o to, że jak się długo bardzo gra, tak jak my długo gramy, to trudno cały czas siedzieć tak przy korzeniach, jak ty mówisz, prawda? Człowiek eksperymentuje, odchodzi, ma prostą drogę i tak naprawdę ta prosta droga jest prosta i ona jest najpewniejsza. I ktoś ci powie tak, nie idź tędy, idź prosto, bo jak będziesz szedł prosto, to nie będziesz błądził. Ale my błądzimy, bo to ludzka natura, ciekawość, curiosity, to się mówi, ciekawość zabiła kota. My jesteśmy ciekawi i pojawiło się mnóstwo możliwości w aranżowaniu. Mamy mnóstwo różnych maszyn, sampli, nie sampli, różnych przedziwnych rzeczy. Mamy muzyków ze świata, z którymi gramy od lat, oni przychodzą z tym i mówią tak, takie piękne coś dla was zrobiliśmy, wiecie, specjalnie. Siedzieliśmy, robiliśmy Kora, i tak ale dalej. Ale zapomnijmy o maszynach. Dzikość serca jest, macie w sobie jeszcze? Dzikość serca mamy. Macie w sobie dzikość serca. Taką, którą zarażaliście ludzie, kiedy powstawały pierwsze płyty. Kuba, kiedy ludzie walili na wasze koncerty, nie było tym, waszych piosenek w telewizji, nie było MTV jeszcze. To nie na tym polega, to nie chodzi o taką dzikość serca, bo jak ja miała taką dzikość serca, jaką miałam 20 lat temu, to byłabym głupia. To się wszystko tak samo zmienia. To, co jest ważne w artystycznym działaniu, to jest miłość, pasja, wysiłek, wiarygodność, wszystko to. I żadna z płyt, które myśmy nagrali do tej pory, czy one były komercyjne, czy nie, przecież myśmy nigdy nie nagrywali płyt po to, żeby one były komercyjne. Owszem, kiedyś po prostu pstryknęliśmy palcem i mogliśmy sprzedać 5 milionów płyt. Tylko no nie no bez brawury, ja to bym tak miał. A to się zmienia, to nie jest tak. A ty masz, masz czat w sobie, jesteś jeszcze rock'n'rollowy. A jaki Marek jest Najgorzej sprzedająca się płyta Manamo to była płyta się ściemnia. Przeczytaj dzisiaj, co piszą ludzie w internecie. Jest coś takiego, że Manam niekoniecznie musi trafiać w czas, który się dzieje, bo Polska obserwują różne sprawy. Ich troje, grupa Łzy istnieje, Leper, walka polityczna. Fajne trio, nawet... Ich troje, Łzy, Leper. No, bomba, wszystko, dobra koalicja. Wiesz. No więc takie są fale. Mój paszport. Co roku Polska musi mieć jakiegoś idola swojego i tak jest to naród i jest okej. Okay. Natomiast Manam nie musi walczyć o to, żeby być ciągle, wiesz, no... Wtedy byłby śmieszny. Pytałeś, czy nie boimy się, żeby nie być śmiesznymi. No, bylibyśmy śmiesznymi. Gdybyśmy starali się co roku być na przykład, grać tak jak Ich Troje, tak jak Wilki, tak jak, no co rok prorobię, to byłoby absurdalne. Ale masz takie momenty, ja pytałem Korę o to, że myślisz, kurczę, emerytura jednak, spoczynek, no, odstawić gitarę. Ja mam 157 lat i uważam, że spoko passo. Przepraszam, a mógłbyś rozwinąć wypowiedź? To znaczy?
To znaczy spoko passo to jest jak gdyby ten taki, bo może być średnio passo jeszcze, jest spoko passo. Kora, czy wiesz o czym on mówi? Wiesz co, Kuba, w mojej opinii te płyty, o których ty mówisz, jak chociażby Hotel Nirvana, jest po prostu piękną płytą. No, to jest piękna, bardzo muzyczna płyta, tylko tak jak Marek mówi, słusznie mówi. Dużo, bardzo, bardzo długo jesteśmy na scenie, dużo gramy i jest taka tendencja, jaka jest. Zespół Manan nie musi się podobać cały czas wszystkim. Dokładnie. Już kończąc, czujecie się takimi, wiesz, bo młodzież lubi bardzo wyraziste kategorie, albo coś jest trendy niestety, albo coś jest cool, albo coś jest na maksa, albo coś jest rock'n'rollowe. I tak się zastanawiam, jak dzisiaj... No to plułabym sobie w brodę, gdybym taka była. No, bo jakbyś była rock'n'rollowa? Nie, bo już taka nie jestem. No. Bo, a ja, przecież rock'n'roll nie jest czarno-biały. No. Rock'n'roll nie jest czarno-biały. No, rock'n'roll to jest po prostu pewne pojęcie i w tym pojęciu jest milion odmian rock'n'rollu. To jak rock'n'rollowa ty jesteś dzisiaj? Tak jak mnie widzicie. Słuchaj. Jestem rock'n'rollowa, czy nie jestem? Czy korek rock'n'rollowa, ręka do góry? Jedna, dwie, trzy, siedem, no. A reszta, ręce, hände hoch. Dobrze, a Marek? Marek, czujesz się rock'n'rolloptem, czy czujesz się już takim trochę rencistą rock'n'rolloptem? Słuchaj, zmęczony jestem, niewątpliwie. Natomiast jest jedna rzecz, że dopiero jak postawisz innych wykonawców obok zespołu Mana. Mieliśmy to na naszym koncercie jubileuszowym w sali kongresowej. Byłem. Jeżeli postawisz kilku innych wykonawców z tak zwanego topu obok Kory i obok tego zespołu, dopiero wtedy możesz tak naprawdę porównać, gdzie oni są i gdzie jest Kora. Ja uważam, że Kora jest bardzo rock'n'rollowa. Jeszcze... No wiesz, no, mamy... Cała reszta jest trochę w innej przestrzeni. Okej, to w takim razie ja bym wam... Bo dzisiaj są święta, dzisiaj jest niedziela świąteczna, więc nie wiem, czy zauważyłaś, używałem mało słów, nie mówiłem nic, prawda? Taka świąteczna atmosfera, starałem się być miły, ubrałem się jak kelner. Słuchajcie, no to ja życzę wytrwałości Kora, no, żebyście... O, wiem! Żeby było tak wielkanocnie, żebyście po prostu nie tracili tych rock'n'rollowych jaj, no. Mi się wydaje, że dobrze byłoby, gdyby nawet przez tydzień, czy nawet przez miesiąc dało się jeszcze grać tak, jak się gra, żeby nie było jakiegoś niespodziewanego szaleństwa również w tym kraju. A to myślisz, że jak Samoobrona przejmie władzę, to wam zabronią? No po tym, co Kora powiedziała, to na pewno. W każdym razie to nie jest... Spieszcie się tak, na koncerty Manamu, niedługo przestaną istnieć. Panie i panowie, bardzo jest mi miło. Za chwileczkę chciałbym się z wami pożegnać. Słuchaj, ja nie wiem, Kora, bo ja widzę, jakby ten ma buty Dolce & Gabbana, bo ja tu mam dla was prezent, ale gdzie ja? Kora, no jak dam ci taką bluzę, będziesz chodziła? Po domu, no. Może się pies nie wystraszy. Słuchaj, no przecież jak się dostaje prezenty, to się je przyjmuje i się za nie Kora, dziękuję. Mam dla ciebie bardzo drogą bluzę Dolce & Gabbana. Bardzo dziękuję ci, bardzo. Marku, dla ciebie zobacz, takie rock'n'rollowe, zobacz, takie wiesz, autentycznie, do tych butów będą pasowały z łatami spodnie, nie? Ale super. Super, nie, Kora? Super, czat. Fantastyczne takie spodnie, zawsze chciałem takie mieć, no. Marek, to dla ciebie jest. To jest bardzo dziękuję. Jest bardzo, wiesz, kochany. A sam szyłeś to wszystko? Sam to szyłem po nocach. Wy coś macie dla mnie, jak nie może być kasa. Marek, jest coś tam? Masz coś dla mnie? Poczekaj. Szukam, ale... Wiesz co, to ściągaj buty. Robię. Dobrze, kochani, bardzo dziękuję dzisiejszymi gośćmi. Aha! Jakieś życzenia wielkanocne? No tak nie, to trochę coś. Kora, coś? Jakieś życzenia? No jak to? Oczywiście, wesołego jajeczka. Bardzo dziękuję, Kora i Marek, dziękuję.